Cześć, witam Was bardzo serdecznie. 22 sierpnia 2024 roku i zaczynamy nasze codzienne spojrzenie na rynek krypto i nie tylko, bo dzisiaj na koniec będzie jeszcze ropa. Ale zanim zaczniemy, kilka słów o tym na szybko, co się dzieje. Mieliśmy od wczoraj zjazd na bitcoinie, teraz mamy chwilowe odreagowanie dodatkowo warto wspomnieć o Tronie, dzisiaj będzie również artykuł na temat Trona no i Tron po tym ostatnim swoim rajdzie dostał dosyć fajny zjazd no i ja dzisiaj osobiście trochę sobie rozgrywam na Tronie zobaczymy sobie jeszcze kilka innych kryptowalut, które są w ciekawym miejscu ale standardowo jak zwykle zaczynamy od CoinMarketCap, gdzie w ostatnich 24 godzinach Bitcoin trochę powyżej 2% na plusie, Ether prawie 1,5% na plus. Największe wzrosty zaliczył Phantom ponad 13% na plus, a HNT zaliczyło 8% na minus. I to jest zestawienie z pierwszej setki CoinMarketCap, a my lecimy dalej. Wskaźnik strachu i chciwości bardzo szybko. Od wczorajszego 26 poziomu wskoczył dzisiaj na 39. Altcoin Season Index bez zmian poziom 22. No i likwidacje. Trochę zostało tutaj zlikwidowanych pozycji przy tej podbitce wczorajszej. No ale tutaj widać, że w okolicach właśnie 58 470 dolarów jest troszkę do. Zebrania i tu będzie aktualnie około 167 milionów dolarów. A jak w ostatnich 24 godzinach to wyglądało w liczbach, to łącznie zostało 120, prawie 5 milionów zlikwidowanych i to było ponad 40 tysięcy traderów. W longach to będzie niecałe 69 milionów, a w shortach prawie 56 milionów. Dolarów. Największe zlecenie likwidacyjne było na Binance i to było Ethereum do USDT, prawie 3 miliony dolarów. Warto wspomnieć, że dzisiaj w Stanach Zjednoczonych mamy chociażby informacje na temat sprzedaży domów na rynku wtórnym. Mamy wskaźnik PMI, więc tu może być dosyć ciekawie. Mamy też o 14:30 informacje na temat. Bezrobotnych. Warto też wspomnieć o Space ID. Mają dzisiaj odblokowanie tokenów, co może też wpłynąć na cenę. No i zerknijmy sobie na ETF, -y. i tutaj ciekawa sytuacja: po raz kolejny, czyli kolejny dzień z rzędu, mamy zakup bitcoina w ETF-ie i to jest ponad 39,5 miliona. Dolarów. Niestety na Ethereum wygląda to odwrotnie, i tutaj mamy sprzedaż 18 milionów dolarów. Więc jak widzimy, etf -y na Bitcoina są od 5 dni non stop kupowane, natomiast na Ethereum od 5 dni jest sprzedawane. No i le lecimy sobie zobaczyć trzy artykuły, które dzisiaj dla Was przygotowałem. Pierwszy na temat Trona, który gwałtownie zyskuje i cena rośnie, i również na temat Justina Sana, więc zachęcam Was jak najbardziej do przeczytania. Kolejny artykuł na temat giełdy BitGet, a dokładniej ich pomoc w obsłudze stablecoina od Paypala na blockchainie Solana, więc tutaj również wrzucam Wam artykuł. No i trzeci artykuł na temat Ocean's Protocol, który zakończył pierwszą rundę i zaczyna kolejną rundę nagród więc mamy tutaj wszystko bardzo fajnie opisane więc zachęcam was jak najbardziej wszystko w opisie pod filmem a my lecimy sobie teraz już do kryptowalut wrzućmy sobie pojedynczy wykres zacznijmy od Bitcoina no i widzimy, że Bitcoin wczoraj Dostał idealne wzrosty właśnie do oporu na 61 817 dolarów. Osoby, które mnie oglądają, wiedzą, że ten poziom cały czas tutaj był i czekaliśmy, czy faktycznie dalej działa. Ja tutaj z tych górnych rejonów wczoraj odpalałem shorta, więc czekam aktualnie na ewentualne spadki. Liczę, że ta likwidacja, która. O której przed chwilą mówiłem, zostanie zrealizowana i spadniemy, polikwidować te wszystkie pozycje w dolnej części. Na wskaźnikach, chociażby tym naszym, tutaj, Discordowym, widać, że zasięg do spadków jak najbardziej cały czas jest, więc szansa jest jak najbardziej spora. Szczególnie, że tutaj nie daliśmy rady przebić tego oporu na 61817. I to jest bardzo dobry sygnał, aby zjechać w dół. No i jak widać dobrze po tym, co się tutaj na Bitcoinie dzieje, osoby, które lubią sobie tak zwane kółka robić, czyli kupować wysoko, sprzedawać jak jest nisko, później robić to samo w kółko, widać, że tutaj mocno można było ugrać, tylko nie wiadomo jak długo to. Lećmy zobaczyć sobie teraz do Ethereum, który na tej samej przestrzeni czasowej ma dużo mniejszy ruch. No i widać, że jest dużo, dużo słabsze. Powtarzam to już od kilku dni, że Ethereum niestety, ale też ze względu na te ETF-y dostaje mocno po kieszeni, więc tutaj bym raczej uważał. Ale jeżeli będzie chciał Bitcoin zaliczyć głębokiego nura, no to na Ethereum będzie dużo lepsza opcja, aby zarobić, bo Ethereum poleci dużo mocniej. No i sam jestem ciekaw, jak to wszystko się skończy. Widać, że mimo tego słabego ruchu, już tutaj nasze wskaźniki się po raz kolejny przegrzewają i za chwilę wyznaczą nam kolejny dobry szczyt do zjazdu. A my lecimy sobie dalej. No, i teraz warto by zobaczyć Trona. Trona, o którym dosyć dużo się ostatnio mówi. Ja też dużo i na Twitterze o nim mówię. Mimo tego, że mieliśmy tutaj bardzo fajne wzrosty, po tych wzrostach dostaliśmy odreagowanie, gdzie sporo osób shortuje Trona. Ale ja bym się tutaj nie poddawał. Nasz wskaźnik bardzo fajnie tutaj pokazał. Dołek, no i ja osobiście od rana mam tutaj trona na Longu, więc czekam, co dalej zrobi. Zasięg jest dosyć spory. Według mnie najbliższe fajne miejsce to jest właśnie 17 centów. Tutaj, właśnie w tych okolicach, będzie, myślę, najbliższy przystanek. No ale zobaczymy, czy nie będą chcieli zepchnąć trona jeszcze niżej. Dlatego, ja, mimo tego, że jestem cały czas w zysku, czekam na wybicie tutaj powyżej 0,1540. Jak wybijemy wyżej, zabezpieczam stop losem na wypadek ewentualnych spadków. No ale tutaj zasięg jest naprawdę spory. Ostatnio w nagraniu nawet wrzucałem artykuł na temat. I tam predykcje są nawet na 19 centów. Więc nie mówię nie: bardzo chętnie bym te 19 centów zobaczył, ale póki co trzeba uważać. Bo tutaj naprawdę spore ruchy są ostatnio robione, spory kapitał przepływa przez strona więc tutaj ostrożnie pamiętajcie o używaniu stop lossów ja mam tutaj alarm ustawiony nie mam co prawda jeszcze stop lossa czekam tak jak mówiłem na wybicie 0.15.40 i wtedy ustawię sobie stop lossa aby być w najgorszym wypadku na 0 ale myślę, że te wybicie ma tutaj dosyć spory potencjał do dalszego wzrostu więc zobaczymy w najbliższych Dniach i godzinach, co tu się będzie działo, ale póki co wskaźnik pokazuje tutaj nam spore pole do popisu, jeszcze do dalszych wzrostów. A jak już jesteśmy przy wzrostach, to warto wspomnieć o Matiku, który zaliczył bardzo fajny wzrost w ciągu ostatnich kilku dni. No i aktualnie znaleźliśmy się pod poziomem na 54%. No, i tutaj dobra wiadomość, gdyby nie to, że mamy po pierwsze czerwoną linię spadkową, która będzie nam tutaj faktycznie też bronić ewentualne spadki, które aktualnie znajduje się na niecałych 52 centach poniżej mamy wsparcie na dokładnych 50 centach, ono już tutaj nie raz pokazało również siłę, więc tutaj mamy dwa poziomy, które mogą nam wybronić ewentualny spadek a przy odpowiednim reteście może dać nam fajny boost do dalszych wzrostów gdyby nie te dwa poziomy zapewne bym spróbował tutaj rozegrać shorta nawet do spadku do 40 centów póki co nie rozgrywam tutaj żadnej pozycji na dźwigni, chcę zobaczyć jak cena zachowa nam się na tych dwóch poziomach i wtedy może dopiero spróbuję to jakoś rozegrać, ale warto mieć na uwadze, bo ciekawa tutaj sytuacja patrząc pod kątem technicznym. Teraz lecimy zobaczyć sobie Dodo, które walczy coraz mocniej z oporem na 13 centów, no i jak bardzo fajnie widać, te uderzenia są coraz słabsze, i według mnie powinniśmy dostać jeszcze jedno podejście na 13 centów. No i potem możemy spodziewać się nawet spadku do 10 centów. Chyba, że coś się wyjątkowego tutaj stanie i przebijemy i zamkniemy świecę dzienną powyżej 13 centów, i to wtedy dopiero dałoby nam jakiś sygnał do ewentualnych wzrostów. Póki co nie nastawiam się na taki scenariusz, więc póki co czekam i obserwuję, co tu się na dodo aktualnie wydarzy. No i lećmy sobie do ostatniej rzeczy na dzisiaj, czyli ropa. Ropa, tak jak omawiałem ostatnio, wpadła do naszej strefy, z której ja aktualnie ustawionego mam longa. No i czekam na ewentualne tutaj wzrosty aż do poziomu 8000 dolarów za baryłkę dopiero jakbyśmy tutaj wybili poniżej 7140 dolarów to wtedy dopiero spróbuję wyznaczyć jakiś bliski stop loss albo po prostu założę stop lossa kroczącego bo jak wiecie rozgrywam to wszystko na giełdzie BingX do której macie link w opisie pod filmem a póki co, i póki jesteśmy jeszcze w tej strefie, to na razie nie przyjmuję innego założenia, jak to jest tylko chwilowy przystanek przed dalszymi wzrostami. Ostatnio byliśmy tutaj w tym miejscu 6 sierpnia, no i bardzo fajny, zaliczyliśmy wzrost z tego poziomu, bo ten wzrost to było o ponad 11,5%. No i teraz liczę na zrobienie bardzo podobnego ruchu. W momencie przebicia 7381 na pewno sobie postawię tutaj stop lossa na jakimś lekkim plusie no i zostawię z tych profitem na poziomie około 7960 dolarów. Więc czekam póki co i obserwuję. A jutro wrzucimy sobie jakieś inne towary Również do spojrzenia w codziennej analizie rynku, bardzo ciekawi mnie, jak dzisiaj kakao się zachowa i cukier, bo chciałbym w końcu sobie coś rozegrać z tych dwóch par na towarach. Ja dziękuję Wam serdecznie za dzisiaj. Dzięki za wszystkie lajki, suby i za komentarze. No i słyszymy się standardowo jutro. Jak chcecie coś do analizy, piszcie w komentarzach. Na pewno zerknę z ciekawości, co tam też się ciekawego dzieje. Dzięki za dzisiaj, do usłyszenia. Hej!